Dzień dobry, dzisiaj pożegnanie z poezją młodopolską, a pożegnanie to odbędzie się drogą wiersza oczywiście. Witajcie kochane góry, Jana Kasprowicza, i tym sposobem nawiążemy troszeczkę do melodii Mgieł Nocnych, która jak pamiętamy opiera się na tematyce tatrzańskiej. Ten wiersz też troszeczkę w takim klimat nas wprowadzi, a jednocześnie poznamy na zakończenie, na pożegnanie zupełnie nowego poetę, bo do tej pory tak trochę nadużywaliśmy Kazimierza Przerwy Detmajera i Leopolda Staffa, to spotkajmy się z kimś innym. I tym właśnie spotkaniem będzie spotkanie z Janem Kasprowiczem, klimatycznie, artystycznie zupełnie innym poetą niż nasi dwaj poprzednicy. Na tym uroczym obrazie widzimy portret Kasprowicza z taką bujną szopą włosów, wykonany przez Jacka Malczewskiego. Więc pewnie każdy by sobie życzył taki portret mieć. Natomiast trzeba przyznać, że czasem Jacek Malczewski przedstawiał swoich kolegów w sposób wyjątkowo hiperbolizowany. Co nie znaczy, że Kasprowicz grzeszył urodą. Nie grzeszył. Ale to też nie są najważniejsze fakty z życia autora. Proszę zwrócić uwagę na długą ścieżkę, pracowitą ścieżkę kariery. Pochodził z chłopstwa. Dosyć długo zdobywał edukację. Większość edukacji zdobył zresztą samodzielnie, jako samouk. I spod Inowrocławia, gdzie się urodził, przeprowadził się w późniejszym okresie swojego życia, w okolicach lat 30, do Lwowa, gdzie dołączył do lwowskiej bohemy artystycznej. Później został tam rektorem Uniwersytetu imienia Jana Kazimierza. Był tym rektorem przez 2 lata. I tam przeżył większość w ogóle swoich przygód i oczywiście wydawał tam też swoje utwory literackie. Jest to człowiek o legendarnym, burzliwym życiu, w które wplątany był Stanisław Przybyszewski, z bardzo nieprzyjemną anegdotą. Jako gość w domu Kasprowicza okazał się wyjątkowo niekoleżeński, uwiódł mu żonę, która to żona go zostawiała oczywiście dla Przybyszewskiego, ponieważ wszystkie kobiety zostawiały swoich mężów dla Przybyszewskiego. Coś miał takiego w sobie wyjątkowego. I Kasprowicz bardzo, bardzo długo po tej porażce nie mógł się pozbierać. Ale trzecie jego małżeństwo u schyłku życia okazało się być bardzo szczęśliwe i z tą swoją ostatnią żoną przeprowadził się do Zakopanego, do tej pięknej willi, którą tutaj widzicie. Willa nazywa się Harenda. Do tej pory znajduje się w Harendzie Muzeum Młodej Polski. Wnętrze zostało zachowane tak jak za życia Kasprowicza i ze względu na to, że jest to willa wykonana w starym stylu zakopiańskim, nie takim bujnym i często hiperbolicznym jak się widuje w tej chwili i co tu dużo ukrywać, kiczowatym niestety, tylko w prostym, chłopskim, góralskim stylu, jest to wyjątkowo wdzięczny obiekt do zwiedzania, więc jeśli będziecie kiedykolwiek z Zakopanem i lubicie taką turystykę muzeową, to polecam krótką wycieczkę do Harendy. O Kasprowiczu jeszcze możemy powiedzieć, że był niezwykle utalentowanym tłumaczem z kilku języków. Proszę zobaczyć sobie tutaj na ten spis. Jest tych języków bardzo, bardzo dużo i wszystkich nauczył się sam. Więc jeden z najtęższych umysłów na pewno wśród bohemy artystycznej. Natomiast wiersz, z którym dzisiaj mamy do czynienia, wygląda na sielankę. Witajcie, kochane góry. O, witaj, droga Marzyko. I oto znów jestem z wami, a byłem tak daleko. Dzielili mnie od was ludzie, wrzaskliwy rozgwar miasta i owa śmieszna cierpliwość, co z wyrzeczenia wyrasta. Oddalne to są przestrzenie, pustkowia, bezpłodne głusze. Przerywa je tylko tęsknota, co ku wam pędzi duszę. I ona mnie wreszcie przygnała, że widzę was oko w oko, że słyszę, jak szumisz ty wodo, szeroko i głęboko. Tak, chodzę i patrzę i słucham, o jakżeż tu miło, jak miło. I śledzę, czy coś się tu może od kiedyś nie zmieniło. Nic jeno w chacie przydrożnej, zmarł mój przyjaciel leciwy i uschły 2 wierzby nad rowem, strażniczki wiosennej niwy. A za to świeżym się liściem pokryły nasze jesiony i jaskry się złocą w trawie zielonej, niepokoszonej. A za to płyną od pola twórcze podmuchy wieczności, co śmierć na życie przetwarza i ścieżki myślimych prości. Witajcie, kochane góry, o witaj, droga Marzeko, i oto znów jestem z wami, a byłem tak daleko. I to, co na pewno rzuca się w oczy każdemu czytelnikowi tak od razu, to myślę, że jest fakt,
tej kompozycji klamrowej mamy dwie identyczne zwrotki, które rozpoczynają i kończą ten wiersz jako najważniejszą myśl. Co jest tą najważniejszą myślą? Myślą najważniejszą jest to, że w końcu przyjechałem w góry i znowu jestem z wami góry i byłem tak daleko, nie rozumiem dlaczego, ale znowu na szczęście jestem tutaj. Ta radość, którą widać tutaj u podmiotu lirycznego jest radością charakterystyczną. Myślę, że każdy, kto kiedyś chociaż jeden dzień swojego życia poświęcił na wizytę w górach, a zwłaszcza w Tatrach, wie na czym ta radość polega. Jest to takie najzupełniej euforyczne oczyszczenie samego siebie, tak jakby spotkanie z absolutem. I jak tłumaczy swoją nieobecność podmiot liryczny? Mówi tak, dzielili mnie od was ludzie, wrzaskliwy rozgwar miasta. Bardzo charakterystyczne tutaj jest właśnie to stwierdzenie, wrzaskliwy rozgwar miasta, bo znaczy, że nie było go wśród tej natury, ale był w jakiejś cywilizacji. I to, co tutaj jest ważne właśnie w tym wierszu, to jest ten kontrast natura kontra cywilizacja. Ten kontrast, o którym pisał już Zygmunt Freud w swojej książce Kultura jako źródło cierpień. I stąd mamy też takie przekonanie, że natura to jest to coś, co jest dobrego, co się wita z jakąś taką tęsknotą, z radością. Natomiast cywilizacja jest to coś, jest to coś, co witamy, albo i nie witamy. Witamy z przykrością. Zupełnie nie wiem, dlaczego nie chcę się malować, ale no może to ma jakieś głębsze znaczenie. W każdym razie cywilizacja nie jest tutaj niczym, co mogłoby być dla nas, co mogłoby być dla nas wartościowe. My w cywilizacji stajemy się nie ludźmi. Jesteśmy śmieszni, nabieramy śmiesznej cierpliwości, co z wyrzeczenia wyrasta. Nie potrzebujemy tego, bo tak naprawdę możemy cały czas być w tej naturze i tę mądrość osiągamy dopiero wtedy, kiedy się w tej naturze po prostu znajdziemy. Marnujemy życie w mieście. Do tymczasem czeka doskonałe życie gdzieś poza nim. Co jest w mieście? Oddalne to są przestrzenie, pustkowia, bezpłodne głusze. I zwróćmy uwagę na to, w jakich bardzo krytycznych określeniach przedstawia Kasprowicz tutaj miasto. Jest to przestrzeń, w którym człowiek jest pusty i bezpłodny, gdzie jest głucho, gdzie jest daleko do natury, która nas koi. Przerywa je tylko tęsknota, co ku wam pędzi duszy. Więc jedyna nadzieja w tym miejscu to jest fakt, że kiedyś będzie można w te góry pojechać znów. I ona mnie wreszcie przygnała, że widzę was oko w oko, że słyszę, jak szumisz ty wodo, szeroko i głęboko. I tak. I to, co jest doskonałe, to jest sam widok gór, sam odgłos szumiącej rzeki. I myślę, że każdy, kto był chociaż raz w życiu w Dolinie Kościeliskiej, to doskonale wie, o czym jest mowa. Chodzę i patrzę i słucham, o jakżeż tu miło, jak miło. I zwróćmy uwagę na prostotę tych określeń. Tu tak naprawdę nie trzeba wielkiej euforii, wystarczy proste wykrzyknienie z najbardziej prozaicznym chyba określeniem wszechświata, jak tu miło, bo ono w swojej wszechwładze oddaje wszystkie uczucia przyjemności, jakie się zdobywa w tym miejscu. I śledzę, czy coś tu się może od kiedyś nie zmieniło. Więc jedyne, co się zmienia w tych górach, jak widzimy, to jest fakt, że umierają ludzie i że schną czasem jakieś rośliny, ale za to widać też od razu rekonwalescencję tej natury. Świeżym liściem pokryły się nasze jesiony i jaskry się złocą w trawie. I taki sposób ta natura sama się leczy. Tak jedne rzeczy odchodzą, drugie rzeczy wzrastają. Natura posiada tę moc, której nie posiada cywilizacja. Jeśli cywilizacja się wali, to wali się na całego. Cywilizacji nie daje się odbudować. Natomiast natura z przyjemnością się regeneruje. Ale to, co jest najważniejsze dla artysty, znajduje się tutaj w przedostatniej zwrotce. Zwróćmy uwagę. A za to płyną od pola twórcze podmuchy wieczności, co śmierć na życie przetwarza i ścieżki myśli mych prości.
I to, co my tutaj mamy, to mamy taką wartość, która jest ogólnoludzka, humanistyczna, czyli fakt, że natura wzmaga w nas twórczość, kreatywność, pobudza nas do myślenia. Śmierć przetwarza na życie, czyli fakt, że byliśmy kiedyś martwi w tej cywilizacji, przetwarza nam na fakt, że jesteśmy żywi w naturze, czyli jesteśmy ożywieni trochę bardziej. I ścieżki myślimy prościej, czyli z tego skomplikowanego świata, w którym byliśmy, powoduje, że jesteśmy z powrotem w świecie prostym. Ponieważ potrzebujemy być wśród prostych wartości, wśród niewielu elementów, bo świat nazbyt skomplikowany przyprawia nas o stan depresyjny. I tak oto pokazał nam Kasprowicz ścieżkę postępowania dla każdego człowieka, który chce się pozbyć dekadenckiego przygnębienia. I tą ścieżką jest po prostu natura. Natura, która jest zawsze lekarstwem dla ludzkiej duszy. Piękne góry, które dla niego były przeżyciem osobistym. Z tego domu, który miał na wzgórzu, miał piękny widok na panoramę Tatr, jakiego prawdopodobnie życzylibyśmy sobie w życiu wszyscy, którzy góry lubimy. Dziękuję i to jest nasze pożegnanie z poezją monopolską.